Miejskie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, których organizatorem była szkoła podstawowa nr 5 w Dębicy, odbyły się w Domu Kultury Mors. Włodarze miasta i powiatu życzyli uczniom i nauczycielom udanego roku szkolnego. Ogólnie wszystkim uczniom oczywiście, nie tylko szkół podstawowych, ale średnich, życzę tego, żeby ten rok był dla nich jak najlepszy. Każdy ma jakieś cele, klasy maturalne, trzeba dobrze zdać maturę, ósme klasy, trzeba dobrze napisać egzamin ósmoklasisty. No i czerpać jak najwięcej. Są możliwości. W 39 roku tych możliwości nie było. Trzeba było się cieszyć, że uda się przeżyć dzień za dniem, że przeżyje mama, tata, dziadek, babcia, brat, siostra. Więc dziś naprawdę, choć trochę, miejmy tej świadomości, że mamy wspaniały kraj, wspaniałą Polskę, wspaniałe możliwości, bardzo dobrą edukację, przede wszystkim bezpłatną, dostępną dla wszystkich. Więc korzystajmy, nie narzekajmy, nie marudźmy, uczmy się, bo nauka jest kluczem do wszystkiego, a ktoś, kto będzie miał otwarty umysł, osiągnie to, co sobie zamierzył. A myślę, że każdy z nas by chciał, żeby nasze życie było lepsze i ono będzie takie, jeśli będziemy dobrze realizować to, co jest najważniejsze, czyli zdobywać wiedzę przez całe życie. Życzę, aby ten rok szkolny był dla nich wspaniały, żeby mieli otwarte umysły na naukę, na wiedzę, otwarte serca na swoich koleżanki, kolegów, nauczycieli, rodziców. Żeby był to rok piękny i bezpieczny i żebyśmy w równie dobrych nastrojach ten rok szkolny za 10 miesięcy mogli zakończyć. Natomiast rodzicom i nauczycielom, wszystkim pedagogom życzę przede wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest kształtowanie tych młodych umysłów i charakterów, bo te osoby zaraz pójdą do szkoły średniej, zaraz wejdą na rynek pracy. I to kształtowanie charakteru i umysłu w tak wczesnym wieku jest bardzo istotne. Nowy rok, nowy etap to czas, kiedy można podjąć pewne postanowienia. Życzę wszystkim, aby te postanowienia dotyczące systematycznej nauki, osiągania coraz lepszych wyników, aby się spełniały, aby była nieustanna determinacja do osiągnięcia jak najwyższych celów. Życzę wszystkim nauczycielom, aby sprawowali wzorową opiekę nad dziećmi i aby dzieci osiągały jak najlepsze wyniki w nauce. Wszystkim życzę wszystkiego, co najlepsze w nowym roku szkolnym. Uczniom przede wszystkim, żeby realizowali swoje pasje, marzenia, żeby szkoła była drugim domem, żeby się nie bali, żeby odważnie szli w świat. Natomiast dla nauczycieli spokoju, wiary w swoich uczniów i to, żeby w każdym dniem wzrastali mądrości swojej takiej dla tych uczniów. Byli cierpliwi, wyrozumiali, bo to jest potrzebne. Ten rok będzie obfitował w zmiany dydaktyczne. Każdy rok szkolny, który no, tak hucznie nazywamy nowym, niesie ze sobą różnego rodzaju zmiany. No, zwykle te zmiany są właśnie takie typowo albo dydaktyczne i to jest wyzwanie dla nauczycieli, albo takie organizacyjne. Myślę, że w tym roku doświadczymy pewnie jednych i drugich i które są o tyle ważne, że w jakiś sposób wpływają na to, co będzie się w szkołach działo. Myślę, że po naradach z dyrektorami, po przygotowaniu tego roku szkolnego jesteśmy już jakby na takim etapie, że możemy śmiało startować, co też i właśnie dzisiaj uczyniliśmy poprzez tę miejską inaugurację roku szkolnego, zarówno w zmiany, jak i pewnie w to, co w szkołach na co dzień już oswoiliśmy i co się w szkołach dzieje. Jak zwykle jest to dobra oferta edukacyjna miasta, przede wszystkim przygotowana przez dyrektorów, przez nauczycieli. Myślę, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie poprzez udział w zajęciach, chociażby różnego rodzaju pozalekcyjnych, także oferowanych przez instytucje, które ze szkołami współpracują i oczywiście szkoły i młodzież z tego korzystają. Rozpoczęcie roku szkolnego było okazją do wręczenia tytułu nauczyciela, mianowanego dla 17 pedagogów. Wśród nich była Dominika Augustik, nauczyciel przedszkola nr 1 w Dębicy. Zdobyła pani tytuł nauczyciela mianowanego. Jak się pani do tego przygotowała? To było wiele lat przygotowań. Najpierw nauczyciel kontraktowy, później kilka lat pracy. Teraz awans na stopień nauczyciela mianowanego, który trwał 2 lata. Dużo pracy, dużo imprez, wycieczek, dużo nauki też i znajomości prawa. No i na koniec egzamin, który zdawaliśmy w urzędzie
miejskim. No ale nie było chyba stresu. Nie było, było bardzo przyjemnie, komisja bardzo, bardzo przyjemna, także teraz czekamy na dalsze ścieżki naszego awansu, czyli nauczyciela dyplomowanego. Czy pani lubi swoją pracę nauczyciela? Bardzo lubię, dzisiaj już jesteśmy po pierwszym dniu w przedszkolu, także było bardzo wesoło, dużo zabawy, dużo na razie zapoznawania się, ale bardzo lubimy swoją pracę, najbardziej cieszy uśmiech dziecka i ta wdzięczność, to, że się zawsze z uśmiechem wchodzą do sali. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 przygotowali piękną część artystyczną, w której nie zabrakło akcentów związanych z rocznicą wybuchu wojny światowej.